Ale duży królik. Ale duży. Taki piękny królik jest, rozumiesz? To są największe króliki w Polsce. Zobacz, widzisz? Kurczę, królik. O, ale piękny królik. No, niech ona się weźmie i wypręży. Teraz tu, popatrzcie, tu ci się złapie. A to ten nie ucieknie? To on nie będzie uciekał, patrz. Drugi jest, patrz. Patrz, o, widzisz, patrz, o. Elegancki, popatrzcie. Widzisz, o. Jeden. Zobacz. O, drugi, to są młode. Młode, które trzeba się, oni są piękne króle, rozumiesz? No, tu jest samica, jest olbrzymka. Piękna, ja ci samca pokażę. Zaraz, tak samo wyjdę. O, o, patrz, tutaj samiec jest. Tak samo piękny, dacie, o. Dacie, widzisz, o. Ale wielki. No, widzisz. Dacie, to są olbrzymy, które to, i to młode są. I to młody jest, rozumiesz, nie? No, tu siedź, bo to widzisz, o. No, młody jest, tu jest drugi samiec. Młody. Patrz, czekaj, tu chyba. Ja ci pokażę, o. Muszę ich połapać. No właśnie, bo zaraz będą po całej wsi chodzić. O, patrz, o. O kurwa. Łap ich. Chodź tutaj. Oni się pasą. Patrz, a tego? Tego łapałeś? Tak. Taki piękny jest, o. Widzisz? Widzisz? A gdzie tamten poszedł, kurwa? Nie widać. No widzisz? Poszedł gdzieś tam. Gdzieś tam poszedł, trzeba go złapać. O, chodź tutaj. To są piękne króle, które kurde wać. Tego? O, widzisz? 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 No. O, widzisz? Tu są piękne. O. Zobacz. Zobacz. Pan Kazimierz i jego króliki. Zobacz, widzisz? To są młode, olbrzymy, które naprawdę w Polsce takich kurde ciężko dostać ich takich. Naprawdę ciężko dostać takich olbrzymów, które wychowałem. Rozumiem. A to jest jakaś rasa? To jest olbrzyma rasa. To jest olbrzyma rasa, która wiesz, są piękne uszy mają. To naprawdę są króle, które do 12 kg 13 rosną. To bardzo dużo. Bardzo dużo rosną. A miałem samca takiego, rozumiesz, który ważył 14 kg. Bo tu są inne, wiesz. Bo tu widzę takie malutkie są. Takie malutkie to są. To są młode, rozumiesz, patrz. To są młode, które, rozumiesz, mają odsadzone od samicy. O, to są odsadzone od samicy, rozumiesz. Uciekł mi tam, kurde, jeden. Spierdzielił, no. Widzisz, to są piękne, które będą, rozumiesz, o. Oni mają, dopiero odsadzone od samicy, mają 3 miesiące. Mhm. No widzisz, o. To są piękne króle, ja innych nie mam, tylko olbrzymów mam. Te olbrzymy, które naprawdę oni się dobrze chowią, dobrze się preferują, dobrze matki młode wychowują i są, o, popatrz, gdzie wyszedł, cholera jasna, łap go, kurze, widzisz, łap go, dobrze, młody, co to sam jest? Dobrze, że tu nie ma nigdzie psa. A, popatrz, patrz, 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 patrz. Widzisz? Ja nawet nie wiem, jak go się łapie. Za uszy nie. No, za uszy. Jezu, popatrz, o, widzisz, o. Chodź, malutki, chodź, chodź. Tak go się bierze. O! Chodź, malutki, widzisz, widzisz? Chodź, matki, gdzie ty byłeś? Powiedz, gdzie ty byłeś? A tutaj, tak? Hic! Widzisz? To są olbrzymy, naprawdę króle są, macie. I mądre króle, rozumiesz? To nie są takie, rozumiesz, żeby tego, no? Tutaj też młody samczyk będzie. Też będzie piękny, rozumiesz, tutaj, o, widzisz. To zielonego pan nic nie daje? Nic zielonego nie daje, bo nie mam czasu. A. Bo nie mam czasu rwać, bo nie ma kiedy, bo pracuję. Tu, tam, 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 raz dziennie dostają, bo przecież nie ma tego. Raz dostaną, siana to, dziękuję i cały dzień, żeby królik się nie przeżerał. Bo jak się królik przeżre, to choruje. Aha. On musi dostać tyle, co powinien zjeść i koniec. Więcej, dużo siana, dużo tego dawać, rozumiesz, jemu. Bo jak będziesz mu dawał, 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 to dostanie... Będzie chorował. Będzie chorował, dostanie zdęcia i już. Dużo siana dawać, dużo, rozumiesz, tego dawać, rozumiesz, o. Tak samo i tu są, tutaj chyba nie sfotografujesz. Widać będzie wszystko. Nie będzie widać, chodź tutaj, bardzo chodź. Dobrze widać. O, widzisz, nie będziesz widział tutaj. Widać, bo... widać, bardzo dobrze. O, chodź, chodź, masz. Chodź tutaj, chodź. Chodź tutaj, masz, widzisz, widzisz. Widzisz, jakie, o, widzisz, o. O, o, widzisz. Chodź, jedz, jedz. Widzisz, bracie, to jest młodziutka, rozumiesz, ma
trzeci, czwarty miesiąc ma, nie? Samiczka, rozumiesz, nie? Ja ich dużo miałem, ja ich miałem bardzo dużo. Ludzie kupują takie coś ładnego, pięknego, żeby mieć, rozumiesz, o. Widzisz, to jest młody samiec, rozumiesz, który, rozumiesz, kurde, ma dno będzie krył, no. Widzisz? Także to są nabywane nie z Polski, bo z Polski taki króli to jest ciężko dostać. Są Belgii, ale Belgii to są zawsze, kurde, mieszane. Nie są czyste Belgii. Ja już tu chciałem próbować, rozumiesz, zmieszać z nimi, z Belgami, ale nie są czyste. Samice musieli rok czasu czekać, żeby zdobyć samca za granicę, przyjechać, żeby przywieźć, żeby ich pokryć, rozumiesz. Bo tutaj, no co ja będę, kurczę, mieszał z takimi gównym przecież, nie? A tu są króle odporne, dobrze chowią, dużo nie mają, ale są opiekuńcze. I nie chorują mnie nic. Zobacz, tamta samica jest młoda, rozumiesz, i ona, rozumiesz, jest tego. No, ja mam takie, że no, tutaj też jest piękny samiec. A czemu one w takich ciemnościach siedzą? Co? W takich ciemnościach. Tutaj siedzą, bo dlatego, nie, bo że... tutaj tylko tak mało światła ma. Bo nie, mają światło. Tylko takie dziurki małe? Tak, zobaczcie, bo klatek nie ma. Muszę klatki porobić. Ale nie, myślałem, że siatka większa, no, to takie klatki, tylko małe otworki. Otwarte, żeby powietrze było, widzisz, o. Widzisz, chodź mały, chodź, chodź. To są młodziutkie króle, które, kurczę, macie, o, widzisz, o. Tego. Także lubię króle, lubię trzymać, rozumiesz, lubię to i chodzi. Od dawna pan nie ma? O, ja już długo nie mam, ale trzymam, ja dopiero, wiem, ci powiem szczerze, to jest 10 lat trzymam, nie? Bo przedtem to króle trzymałem, jak byłem dzieckiem małem, to ojciec trzymał, to miał 100 sztuk króli, 100 sztuk, miał rozmaite, rozumiesz, wiesz. Chodź tutaj, gdzie idziesz, durna ty, gdzie ty, darak ty, malutka ty. I ona teraz waży 10 kilo, no. Ta, bo ją ważyłem, to ona waży 10 kilo. O, oni są łaskawe, weźmiesz na nich, rozumiesz, na plecy. O, patrz, o, widzisz, możesz nad nimi przechodzić, bracie, gdzie chcesz, zajdziesz, bracie, tak. O, widzisz, do obory, rozumiesz, i ona będzie się siedziała na plecach i nic nie będzie na się rodziła. Takie są, bacie, wyuczone króliki, rozumiesz. No, że nie drapią pana. Nie drapią, oni są grzeczne. Oni nie mają prawa. Ja ich biorę na rękę, albo za mną chodzą. Takie są. Miodzio! A ja nie myślałem, że króliki muszą wodę dostawać. Wodę dostają. Dostają raz dziennie wody. Dużo tam też wody im tam nie daje, ale daje wodę. Jak jest ciepło, to piją wodę tego. Zależy, jaką paszę dajesz, jakie żarcie. Bo jakbym zielone dawał, to wody bym nie dawał. Ale jak oni jedzą różności takie, wiesz, suchą, czy tam jak, czy tam zboże, czy chłopak, to wody daje. Bo ja myślałem, że ten, że jak mokrej kończyny nie wolno dać królikom. Ja w ogóle kończyny to w ogóle się nie powinno dawać królikom, rozumiesz? A królikom kapusty, tam inny. Nawet głupiej marchwy, kurwa, nie powinni dostawać króle. A chleb? Chleb też nie. Chleb nie powinni dostawać, bo są drożdże i sól. A to dla królika szkodzi. Moi. No. Także no, mówię ci, królik wszystko zje, wszystko łyknie, ale potem ma problemy. To może ludzie nie wiedzą to, że tam, że to, co tam, oni dają byle co, złapią mokrego, czy tam kapusty, czy tam tego. Nie. Królik wszystko zje, ale potem to choruje, odczuwa lub dostaje zdjęcia. Bo tu widzę zboże. Tu jest zboże. Kukurydza. Tak, mieszanka, gry. Ja ci powiem, co tu jest. Kukurydza i sorgo dostają, sorgo, kukurydza, pszenica, owies dostają, no i trochę tam tej paszy domieszuje, bardzo mało i dlatego dostają wodę, rozumiesz, żeby tego. On jest młodziutki samczyk, ale on naprawdę jest piękny, dopiero będzie, także takich króli to, bo to olbrzymy, a olbrzym, a belg to jest co innego. Naprawdę, poważnie. A tu Belgów, olbrzymów w Polsce nie mogę dostać. Warto ich trzymać, warto ich, rozumieć, się nimi opiekować. Bardzo ich lubię, te króliki. Ja innych nie chcę mówić. No. A teraz jakieś ustawy wchodzą, że nie będzie można futerkowych zwierząt. Ja ich chowam dla siebie. Ja tam, broń Boże, żeby ich tam ich zabić, bo ja ich lubię. Ja ich to, rozumiesz, nie tego. Lubię te króliki, no, ale do zabicia to mi szkoda jest. Tak, bo króliki... Bo to zwierzęta, Boże kochany, ja dla mnie to nie mógłbym tego też zrobić. Króliki... I są zdrowe, nie chorują mi, nie za tyle, rozumiesz, trzymam, żeby mi jakiś tam zachorował, ale u mnie to czyściutko mają, bo ja
co drugi dzień u mnie sprzątam. Widzisz u mnie gdzieś brud? Proszę bardzo. Widzisz? Widzisz? Nie ma. Proszę bardzo. Widzisz? U mnie czyściutko musi mieć. Codziennie sprzątane. Tam nie ma być prawa ani mokro, ani tam łajno czy gdzieś. Muszą być czyściutkie. W ten czas ok. Król będzie zdrowy. Nic nie trzeba robić, ani żadnych antybiotyków, ani nic. Bo kury chory, to ja już muszę... Nie. Jak dbasz, tak masz. No co? Źle?